Witam, witam. Dzisiaj pokazuję Wam gołąbka zielonawego. Mój ulubieniec, mój faworyt z gołąbków. Pewnie nie tylko mój. Najsmaczniejszy z gołąbków, według mnie. To jest moja ocena, ale może ktoś ma podobną albo inną. Co jest charakterystycznego w tym gołąbku? Jak się przyjrzycie na kapelusze, zwrócicie na pewno kolor, wiadomo, zielonawy, bo ma zielony kolor. Ale zwróćcie, że kapelusze są w takie centki, takie łatki jak Lampard. A zwróćcie, nawet na tych starszych owocnikach też to widać. Nie jest połyskliwy, jest matowy. W przekroju jest białe, blaszki są takie kremowego koloru, nie totalnie białe. Tu macie u starszego owocnika blaszki. On jest dość charakterystyczny. Właśnie po tych centkach go można łatwo rozpoznać. Tu może zbliżę. Pokażę ten jeden owocnik. Zobaczcie, jak wygląda. Czyli chodzi mi o te centki tutaj, które widzicie. Są takie małe łatki. Tak samo na tym owocniku też zobaczcie te spękania. I przejdziemy do tego najstarszego owocnika, w którym też widać dokładnie te spękania, te łatki. Kolor zielonkawy może mieć takie jasne, białe albo żółte przebarwienia. Blaszki u starszych owocników też mogą być z rdzawymi plamkami, ale niekoniecznie. I co jeszcze? No, występuje w lasach liściastych i iglastych, często pod świerkami. Ja akurat jestem teraz w terenie górzystym. Mam w okolicy świerki, więc także to są akurat moje lasy, w których jestem. Ale tak jak mówię, no, w liściastych też można spotkać. Gołąbek, uważa się, że jego populacja się zmniejsza. Ja w górskich terenach często na nie się potrafię natknąć. A u siebie tam, powiedzmy, na Śląsku, na Niżu, no to już raczej na nie nie trafiam. Te mniejsze owocniki postaram się zebrać i trafią na blachę. Także to będzie ewentualnie z tego osobny film. Pozdrawiam.